Dziękuję bardzo naszym panelistom. I mamy jeszcze drugi panel w tej sesji, na który teraz bardzo serdecznie zapraszam. I on dotyczy przyszłości rozrywki, przede wszystkim e-sportu. I chciałbym, żebyście pomogli mi przywitać tutaj na scenie osobę, która poprowadzi ten panel. A jest z nią reprezentant Polskiego Radia, Przemysław Pawełek. Wielkie brawa. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam w swoim imieniu, a także naszych dzisiejszych gości. Zaproszę tutaj na scenę osoby, z którymi za chwilę porozmawiamy o e-sporcie. Nieprzypadkowo chyba właśnie tutaj rozmawiamy, dlatego że Spodek to dla polskiego e-sportu miejsce bardzo ważne. Zapraszam na scenę Aleksandra Szlachetko, dyrektora zarządzającego ESL Polska. Zapraszam także Krzysztofa Jonaka z Intela. I też zachęcam do oklasków. Zapraszam Piotra Michałowskiego, redaktora TVP Sport oraz Jakuba Szumielewicza, prezesa AGO Esport. Ostatnia rzecz, która mnie jest jeszcze potrzebna, to pilot tylko do obsługi naszej prezentacji. Drodzy Państwo, teraz poproszę o chwilę z fantazją, z wyobrażeniami. Siedzimy właśnie tutaj, właśnie w tym miejscu, tak jak powiedziałem, bardzo ważnym dla e-sportu w Polsce. Co roku w okolicach marca to miejsce zostaje wypełnione przez dziesiątki tysięcy fanów e-sportu. W tym roku Spodek odwiedziło prawie 170 tysięcy osób. Kolejne miliony osób oglądały rozgrywki e-sportowe, które tutaj miały miejsce przez internet. Pytanie, ile z Państwa było w ogóle na takim wydarzeniu? Widzę bardzo nieliczne osoby, ale widzę parę osób. No to chyba to jest właściwy moment, żeby pokazać, o czym tak naprawdę rozmawiamy, na czym polega to zjawisko. E-sport od dawna za sobą ma już ten moment, kiedy były to świetlice, były to gralnie, były to sale gimnastyczne, gdzie odbywały się rozgrywki. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które fascynuje dziesiątki, setki milionów osób z całego świata. Fascynuje zarówno biernie, jak i aktywnie, bo mówimy i o graczach, o e-sportowcach, i o kibicach, fanach e-sportu. Mówimy o setkach milionów dolarów rocznych wpływów właśnie ze sportu. Myślę, że zacznijmy naszą rozmowę od tego, w jaki sposób działa e-sport dzisiaj, w jaki sposób działa chociażby organizacja ESL, skąd w e-sporcie biorą się pieniądze. Aleksander Szlachetko. Dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, tak jak mój przedmówca wspomniał, e-sport jest już obecnie zjawiskiem globalnym, jest niczym innym jak rozrywką z jednej strony, która gromadzi przed telewizorami, przed ekranami komputerów setki milionów widzów. W obiektach takich jak Spodek, tak jak już wspomnieliśmy przed chwilą, potrafi zgromadzić w ciągu imprezy weekendowej czy imprezy dwuweekendowej, jak to mieliśmy miejsce w tym roku, 160-170 tysięcy osób. Są to dane naprawdę bardzo duże. Co jest ciekawe, to e-sport stał się już nie tylko zjawiskiem kulturowym, rozrywką, tak jak wspomniałem, ale i też świetnym biznesem. I tutaj chcemy Państwu przybliżyć tą biznesową stronę e-sportu. A żeby pokazać, na ile to jest rzecz duża, poważna, prezentujemy tutaj króciutki wykres, który zbiera dane, który się pojawił już i który pokazuje Państwu wzrost
wartości rynku e-sportowego. I teraz bardzo istotne jest to, żebyśmy zrozumieli, że tu mówimy tylko i wyłącznie o e-sporcie, a nie o całym rynku gamingowym, czyli rynku sprzętu, rynku akcesoriów, gier, oprogramowania, tylko wszystkim tym, co o przepływach finansowych, które są wokół wydarzeń takich jak Intel Extreme Masters. W 2018 roku szacowana wartość tego rynku e-sportowego to jest 905 milionów dolarów, a już w 2019 roku, czyli w bardzo krótkim horyzoncie czasowym, globalnie ta wartość rynku przekroczy miliard dolarów. Jest to rynek już o bardzo dużej wielkości, co więcej, rynek o bardzo dużej dynamice wzrostu. Coś, co jest rzeczywiście dla organizatorów, dla sponsorów, reklamodawców i firm towarzyszących bardzo istotne. Jeżeli spojrzymy na te przepływy finansowe i na wpływy, no to mogą Państwo zobaczyć, że najwięcej pieniędzy e-sport generuje dzięki sponsorom. A dzieje się to dlatego, że grupa docelowa, ci nasi fani e-sportu są niezwykle interesującą grupą docelową, bo to są ludzie pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, czyli ta grupa docelowa, o którą zabiegają marketerzy większości marek, większości brandów, ci, do których chcieliby dotrzeć, jak mówię, domy mediowe, marketerzy i brandy wszelakiej maści. Sam e-sport był rozwijany przy olbrzymiej pomocy firm IT, firm, które my nazywamy firm z rynku endemicznego, o czym Krzysztof będzie mówił za chwileczkę, ale na przestrzeni ostatnich lat do tej grupy firm dołączają również firmy z bardzo wielu różnych branż motoryzacyjnych, ubezpieczeniowych, finansowych, o których powiemy troszkę za chwilę. To w takim razie jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Jakie jest miejsce Polski i Polaków w tym światowym rynku? Polska ma bardzo ciekawe miejsce na rynku e-sportowym. Tu możemy być rzeczywiście dumni z tego, że zarówno mamy imprezę, taką właśnie jak przywołana wcześniej Intel Extreme Masters, która jest uważana przez wielu za największą imprezę tego typu na świecie, ale my, porównując nas do innych krajów, mamy bardzo dobrą grupę fanów. I tą grupę fanów charakteryzuje bardzo fajnie taki parametr używany przez firmę badawczą Newzoo, który określa nam gęstość rynku e-sportowego. Mierzy się jako ilość entuzjastów, fanów, tych entuzjastycznych fanów e-sportu, mierzoną w relacji do online'owej populacji danego kraju. W Polsce jest to 8,6%, co plasuje nas na świecie na trzecim miejscu. Nie jest pewnie zaskoczeniem dla tych, którzy rozumieją e-sport troszkę bardziej, że pierwsze miejsce ma Korea, kraj o bardzo dużej historii e-sportowej, bardzo głębokich korzeniach e-sportowych. Czwartą potęgą e-sportową tuż za Polską są zaskakująco Stany Zjednoczone. Więc to rzeczywiście pokazuje, w jakim punkcie my jesteśmy i jaką drogę przebyliśmy, ale również może pokazywać to, co dalej z rynkiem e-sportowym się będzie działo. Osoby, które odwiedzają Intel Extreme Masters tutaj w Spodku, powtarzają, jakie fantastyczne to wydarzenie i jak dobrze sprawdza się Spodek i jak świetnie reaguje polska publiczność. Tutaj znowu do Państwa prośba, żeby Państwo sobie wyobrazili, że cała ta hala jest wypełniona ludźmi, którzy wiwatują i żywo reagują na to, co się dzieje w miejscu, które zwykle jest tuż za nami. Prawdziwe emocje, dokładnie takie same, jakie wywołuje prawdziwy sport, no ale Intel Extreme Masters, pierwszy człon Intel, człon technologiczny. Dlaczego Intel zaangażował się właśnie w serię tego typu wydarzeń już lata temu? Krzysztof Jonak. Dzień dobry Państwu. Intel od 50 lat tworzy technologię w branży IT. A tak jak rozmawiamy, e-sport to jest tak naprawdę połączenie technologii, połączenie najnowszych, najbardziej wydajnych technologii razem z umiejętnościami zawodników. Więc my staramy się dbać o tą część technologiczną i z tego punktu widzenia, przez to, że to jest częścią DNA firmy Intel, my od samego początku bardzo aktywnie zaangażowaliśmy się w rozwój e-sportu, bo tak naprawdę pierwsze działania nasze dotyczące rozgrywek e-sportowych zaczęły odbywać się od roku 2002 na świecie. Były to na początku małe, niewielkie imprezy. Proszę sobie wyobrazić, że było to w czasach, kiedy
w Polsce tak naprawdę zaczynały się pojawiać pierwsze łącza internetowe w domach. Nadal ludzie jeszcze dość aktywnie korzystali z rozwiązań połączenia do internetu typu dial-up. Wtedy zaczęły się odbywać pierwsze rozgrywki i od 2006 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą ESL. Rozpoczęły się rozgrywki Intel Extreme Master, które są dotąd najdłużej działającymi rozgrywkami pro gamerskimi na świecie. I ta współpraca doskonale się rozwija. Daje ona nam możliwość rozwijania też technologii specjalnie dla graczy, czyli dostosowywania naszych produktów tak, żeby odpowiadały jak najbardziej potrzebom, które zgłaszają do nas gracze. Czyli ta możliwość współpracy też jest ważna dla nas z punktu widzenia rozwoju naszych produktów. E-sport coraz bardziej się profesjonalizuje, profesjonalizują się drużyny. Mamy do czynienia z coraz większą gotówką, która krąży w różnych poziomach. Ale pytanie moje do Jakuba Szumilewicza, obecnie prezesa AGO e-sport. No w twoim przypadku mamy do czynienia z przejściem też z tradycyjnie rozumianego sportu, z klubu piłkarskiego do drużyny e-sportowej. W jaki sposób te doświadczenia mogą u ciebie się sprawdzać i sprawdzają się? Jaka jest analogia pomiędzy sportem tradycyjnym, rozumianym powiedzmy w sposób konserwatywny, a właśnie sportem cyfrowym? Witam wszystkich. No, analogia jest szalenie prosta. Wynika z tego, że i w jednej, i w drugiej dziedzinie należy zdobywać trofea, walczyć o prymat w poszczególnych ligach na świecie, w kraju. Mamy do czynienia po prostu z rywalizacją, a wszędzie tam, gdzie jest rywalizacja, mamy do czynienia z różnego rodzaju problemami, które pojawiają się wokół, z obciążeniami zarówno fizycznymi, psychicznymi, z różnego rodzaju zmęczeniem, z wypaleniem, z brakiem motywacji po tym, jak się wygra wszystko, co nam akurat jeszcze nie grozi, ale takie problemy w drużynach o bardzo wysokiej reputacji w piłce nożnej pojawiają się. Także mechanizmy dotyczące jakby opieki nad zawodnikami i pewne konieczności, które się pojawiają, aby drużyna była cały czas zmotywowana i w dobrej formie, są bardzo zbieżne, a co za tym idzie, w naszej ocenie również w branży e-sportowej należy zainwestować w ludzi, którzy potrafią z zawodnikami na co dzień pracować, tak aby dostosowywać do sytuacji i do zarówno drużyny, jak i danego zawodnika stosowny cykl ćwiczeń, ale również stosowne zachowanie sztabu trenerskiego, takie, aby zoptymalizować po prostu jego funkcję w drużynie. To jest szalenie trudne, skomplikowane i naprawdę wymaga wieloletnich doświadczeń, bo wydaje się to bardzo proste, żeby w odpowiednim momencie kogoś przycisnąć, zmotywować albo najzwyczajniej w świecie pocieszyć. No niestety tak to nie wygląda. To jest gigantyczna wiedza i olbrzymia umiejętność, aby grupa ludzi cały czas chciała przejść do przodu i chciała się angażować na najwyższym poziomie w walkę o trofea. To jest, no to jest trudne. Dlatego my jako AGO e-sport zdecydowaliśmy się pracować z ludźmi, którzy mają pojęcie na ten temat. Ty sam masz doświadczenie wyniesione z zarządu Legii, teraz zajmujesz się e-sportem. Jak przypuszczam, bez przeniesienia właśnie tego typu doświadczeń do świata e-sportu, trudno o zachowanie dynamiki rozwoju właśnie tej części, nie wiem czy to mówić, tej części sportu, czy tej części rynku sportowego. No na pewno tak. Gdybyś mógł doprecyzować dokładnie o co chodzi tobie, zadając to pytanie, w jakim kierunku chciałbyś, żeby poszła odpowiedź? To znaczy, czy mówisz... W jaki sposób te doświadczenia właśnie ze sportu klasycznie rozumianego mogą pomóc zarówno, jeżeli chodzi o kwestię biznesową, jak i o to, w jaki sposób zajmować się rozwojem drużyny, zawodników. Chodzi mi chociażby także o kwestię transferów, o których jeszcze jakiś czas temu się nie mówiło. Teraz kwestie transferu za duże pieniądze są coraz częściej pojawiającą się kwestią także w e-sporcie. Wiem, że to może zabrzmieć nieprawdziwie, ale z mojej perspektywy nie ma żadnej różnicy w zarządzaniu organizacją sportową w piłce nożnej, a zarządzanie organizacją w branży sportowej. Są to dwa byty, o które należy dbać na wielu poziomach i rozwijać je jako marki.
W odróżnieniu od marek retailowych jest to marka, która porusza się również w obszarze emocji i w obszarze relacji z fanami, co wymaga dodatkowych zabiegów, aby również w tych obszarach marka się rozwijała. Czyli należy na to patrzeć jako projekt 360 stopni, w obszarze którego w każdej z dziedzin wymagających wpływania na rozwój organizacji należy działać. I teraz, jeżeli podzielimy to na to jabłko na dwie części, czyli na część sportową, no to pokrótce już zaznaczyłem, że mamy do czynienia z sytuacją, w której należy doprowadzić do tego, żeby zawodnicy chcieli po prostu trenować i grać, nie zajmując się sprawami, do których nie są dedykowani, a bardzo często w świecie e-sportu zawodnicy de facto zarządzają organizacją, co nie jest optymalnym rozwiązaniem, dlatego że każdy w organizacji powinien mieć swoją rolę i z całym szacunkiem no, są ludzie, którzy się znają lepiej na organizacji logistyki chociażby wyjazdu niż sam zawodnik, który jest specjalistą, profesjonalistą w dziedzinie gry. Tak samo w dziedzinie coachingu, czy też w dziedzinie prowadzenia drużyny na pewno powinien być podział kompetencji i czym innym jest zawodnik, a kim innym jest trener. I tutaj umiejętność zbudowania realnych granic w organizacji, pokazania tych funkcji, znaczy zbudowania roli poszczególnych osób w taki sposób, żeby one naprawdę przekładały się na wyniki, no jest też pewną umiejętnością. Natomiast no, w kwestii biznesowej mamy do czynienia z sytuacją, w której budujemy markę jako taką, która musi funkcjonować w komunikacji, w oderwaniu od zawodników, bo marka sama w sobie jest wartością, która powinna być zbudowana na pewnych zasadach, w które organizacja wierzy i którym dowodzi na co dzień w swoim działaniu. I wtedy biznes jako taki może się tą organizacją zainteresować, no bo dostrzega w niej pewnego rodzaju noszenie dla swoich treści, czyli powoduje to, że może się zainteresować współpracą z marką, której wartości są zbieżne z wartościami organizacji i chcąc zaintrygować swoich konsumentów, podejmuje decyzję o współpracy na przykład z organizacją X lub z organizacją Y. Ale do tego potrzebna jest pewna wyrazistość i skala rażenia, no, czyli po prostu czym więcej mamy ludzi, którzy popierają tą wizję i wspierają daną organizację, tym większa szansa na pozyskanie biznesu. I dokładnie tak samo funkcjonuje to w sporcie. Jednym z aspektów funkcjonowania sportu w zbiorowej świadomości są media, także media masowe, które od paru lat coraz bardziej interesują się tym, co właśnie tutaj w spotku w trakcie Intel Extreme Masters się dzieje. W tym roku mieliśmy także do czynienia tutaj z bardzo wyraźną obecnością Telewizji Polskiej. Piotr Michałowski, TVP Sport. Dlaczego? Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego wejście telewizji właśnie tutaj na teren Intel Extreme Masters, żeby relacjonować to, co tutaj się dzieje? Co się zmienia? Zmienia się wiele, między innymi to, o czym Kuba powiedział, czyli współpraca środowiska sportowego ze środowiskiem e-sportowym. Jeżeli popatrzymy na rynek amerykański choćby, no to drużyny NBA, NFL czy nawet NHL inwestują coraz poważniejsze, a właściwie właściciele tych drużyn inwestują coraz poważniejsze pieniądze i też skupiają drużyny e-sportowe wokół identyfikacji tych drużyn, wokół drużyn sportowych. Natomiast dlaczego teraz my akurat weszliśmy? Ponieważ porozumieliśmy się z ESL-em na temat pokazywania praw. Mieliśmy dwa lata temu przy okazji Euro 2016 taki epizod, w którym poprosiliśmy znanego streamera Izaka o komentarz meczów reprezentacji Polski. To okazało się bardzo dużym sukcesem. Wyniki były nawet dla nas oszałamiające i wiedzieliśmy, że e-sport to jest dziedzina, która na pewno będzie się rozwijać i będziemy próbowali dalej się w nią angażować. Ale wiadomo, że klimat w Telewizji Polskiej odnośnie e-sportu nie był jeszcze wtedy taki, aby pokazywać również po prostu e-sport na antenie. To było, można powiedzieć, to było wydarzenie około e-sportowe. Ale te dwa lata pozwoliły nam wypracować troszeczkę różne stanowiska, porozmawiać z odpowiednimi ludźmi,
i poprosić ich również o to, żeby oni zapoznali się z tematem. W związku z tym na początku, a właściwie pod koniec poprzedniego roku, zaczęliśmy bardzo poważnie zastanawiać się nad możliwością emisji również e-sportu na antenie i oczywiście w sieci, w naszych kanałach. Nasz dyrektor powiedział wreszcie tak, ok, róbmy, pytajmy. I zaczęliśmy wysyłać zapytania o oferty. ESL, oczywiście produkt ESL-a jest jednym z najważniejszych i jednym z najpopularniejszych na świecie, a więc bardzo się cieszymy, że akurat udało się nam porozumieć z tym partnerem. My określamy to Ligą Mistrzów, jeśli chodzi o wydarzenia e-sportowe, chociaż wiemy, że ESL woli na to mówić Mistrzostwa Świata, ale IM w Katowicach był pierwszą imprezą, którą pokazaliśmy również na antenie TVP Sport. Dosyć nieoczekiwanie weszliśmy z transmisją na żywo, ponieważ finał trwał tak długo, że magazyn, który miał... Mówimy, o ile pamiętam, o 7 godzinach. Słucham? Mówimy o 7 godzinach, o ile pamiętam. Tak, tak, tam prawie 7, jeśli się nie mylę. Miał się skończyć planowo o 20 chyba pierwszej, a skończył się o 23 z hakiem. W związku z tym weszliśmy na żywo na finał Face Clans Fnatic, jeśli dobrze pamiętam. No i to był debiut na antenie TVP Sport, wydarzenia na żywo. Natomiast ostatni weekend zrealizowaliśmy również dosyć szeroko na antenie TVP Sport ESL Mistrzostwa Polski, które pokazaliśmy właściwie każdy finał i każde wydarzenie najważniejsze podczas tych mistrzostw na antenie. Zaczęliśmy w sobotni poranek od FIFA, a potem w niedzielę pokazaliśmy pierwszą planszę League of Legends, natomiast późnym wieczorem, z racji tego, że Counter-Strike niestety nie może pojawić się wcześniej na antenach telewizyjnych, również finał CSGO. I wyniki też były niezłe, o czym właśnie się... Właśnie zostałem poinformowany. Najlepiej, jeśli chodzi o antenę, jest jednak cały czas oglądana FIFA. Wydaje mi się, że to też, jeśli chodzi o profil kanału, jest najbardziej zrozumiane dla widzów TVP Sport. E-sport, nazwijmy to e-sportem, chociaż FIFA chyba nie lubi, kiedy nazywa się akurat rozgrywki w FIFA e-sportem, ale to bardziej pytanie do Olka. No więc będziemy współpracować dalej. Jesteśmy na razie z ESL-em po rozmowach na temat tego, w jaki sposób uatrakcyjnić jeszcze dla widza telewizyjnego, niezbyt, jak to mówimy, hardkorowego i niezbyt obeznanego z materią, w jaki sposób przybliżyć mu e-sport, w jaki sposób sprawić, żeby on lepiej go zrozumiał. Finały League of Legends spróbowaliśmy zrobić w ten sposób, że najpierw wprowadzenie, o co chodzi w tej grze, ponieważ nawet dla mnie ona jest bardzo skomplikowana. Jeśli już widziałem bardzo sporo, powiedzmy, e-sportowych zmagań. I to się przełożyło na niezłe oglądalności również w telewizji. Wydaje mi się, że to jest kierunek. Jest też sporo wyzwań, w jaki sposób telewizje mają funkcjonować, kiedy istnieje kanał, właściwie każda transmisja jest do znalezienia na Twitchu i jest najchętniej oglądana. W jaki sposób my możemy jako telewizja rywalizować, czy nawet nasze kanały internetowe, w jaki sposób... Dochodzimy do takiego momentu, kiedy właśnie telewizja tradycyjna nie jest już medium naturalnym dla transmitowania rozgrywek sportowych, jest medium wtórnym niejako. Tak, tak, zdecydowanie tak. Natomiast jak popatrzymy jednak na... Znowu wróćmy do Stanów, czy nawet do Europy. Ostatnio pod koniec również tamtego roku BT Sport i BBC również podpisały umowę na rozgrywki, na transmitowanie rozgrywek Gfinity. Nie wiem na razie, czy cokolwiek się pojawiło również w telewizji, natomiast wiadomo, że te media inwestują. Czy to pójdzie również w normalną telewizję? Normalna telewizja, taką jaką znamy, pewnie będzie powoli odchodzić do lamusa, natomiast telewizory zostaną i to telewizory będą do konsumpcji mediów. Także wydaje mi się, że sport w telewizorach, e-sport w telewizorach to jest coś, co będzie się bardzo dobrze rozwijać. I tu pytanie do Aleksandra. Stoimy w tym momencie z e-sportem, kiedy e-sport trafia do mainstreamowych, klasycznych mediów, tych, które znamy od dziesięcioleci, a nie tych, które powstały dzięki internetowi. Rozmawiamy właśnie tutaj o e-sporcie w Spodku, w trakcie kongresu, w trakcie
wydarzenia, gdzie mówi się o gospodarce na naprawdę wysokim poziomie, wysokiej rangi. Rozmówcy przybyli właśnie tutaj, żeby też o innej gałęzie gospodarki mówić. W którym momencie rozwoju e-sportu stoimy? Czy e-sport już trafił wszędzie, gdzie mógł trafić? Czy to jest tak naprawdę dopiero uchylenie furtki, żeby mógł rozwinąć swoje skrzydła? Patrząc na tempo wzrostu, na dynamikę wzrostu, na kąt zakrzywienia tej krzywej wzrostu, zarówno oglądalności, ilości widzów, wszystkich parametrów finansowych, wielkości rynku, możemy jasno powiedzieć, że jesteśmy daleko od jakiegoś widocznego wypłaszczenia, daleko od osiągnięcia sufitu. Wszyscy przewidują, że e-sport dalej będzie rósł w takim tempie, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Jak Państwo mogą zobaczyć, ta wartość rynku pomiędzy 2016 a 2019 rokiem w zasadzie się, że nawet w zasadzie między 16 a 18 jest prawie dwukrotnie większa, więc mamy niewiele rynków, które niewiele branż czy segmentów, które miałyby podobną dynamikę wzrostu. Myślę, że to, o czym dzisiaj mówimy i dobór gości również pokazuje, w jakim momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o e-sport. Z jednej strony TVP Sport i inne spółki medialne, które można powiedzieć są z tego tradycyjnego rynku mediowego, inwestują w e-sport, angażują się w e-sport. Chciałem tylko dodać, że na świecie realizując takie przedsięwzięcia jak właśnie wspomniane wcześniej Intel Extreme Masters, my go pokazujemy w 19 językach jednocześnie. Streamujemy go w bardzo zdywersyfikowany sposób w platformach internetowych i to nie w jednej, ale w kilku różnych. Oraz mamy kilkunastu, jak nie dwudziestu kilku odbiorców medialnych w różnych krajach, na różne geografie, na różne rynki. I rzeczywiście tych partnerów nam przybywa. Więc jeżeli chodzi o grupę docelową, kanał dotarcia, szerokość dotarcia i możliwość adresowania rynku, wydaje mi się, że nie osiągnęliśmy jeszcze maksymalnej wydajności tej naszej tuby, tego naszego zasięgu. Jesteśmy ciągle świetnie spozycjonowani, żeby ten dostęp do rynku był coraz większy. Tylko powiem o tej może grupie docelowej, jej wielkości, bo globalnie. Obecnie szacuje się, że fanów e-sportu jest w okolicach 350 milionów na świecie, z czego około połowa to są ci fani, których nazywam entuzjastami, czyli ci, którzy poświęcają oglądaniu tego typu rozrywek, tego typu rozgrywek więcej czasu, a druga połowa to są ci okazjonalni, którzy raz na jakiś czas nas oglądają. I znowu tam w tej, ten parametr również pokazuje bardzo silne wzrosty. Już w przyszłym roku to będzie około 430 milionów, by za dwa lata, 2,5 osiągnąć 0,5 miliarda. Tu mówimy o autentycznych fanach e-sportu oglądających te rozgrywki. Natomiast e-sport awareness, czyli ta świadomość zjawiska, czyli świadomość, że coś takiego jak e-sport istnieje, to ta grupa, która taką świadomość, która jest wyrażana tym parametrem e-sport awareness, to jest około 1,5 miliarda ludzi obecnie na świecie. Więc wszystkie te dane składając i patrząc przez optykę różnych danych na rynek, możemy powiedzieć, że e-sport ma się świetnie, rozwija się w dużym tempie i będzie większy. Zacząłem od, jakby rozmawiając o naszych gościach, od Piotra, od TVP Sport i od przykładu mediów, które w ten rynek się angażują, ale myślę, że obecność profesjonalistów z rynku sportowego, obecność AGO, znanego i ludzi prowadzących AGO, znanego nam z prowadzenia największego klubu sportowego w Polsce oraz takie przykłady ze świata, znane z ligi NBA, NFL czy z innych europejskich klubów piłkarskich, pokazują, że coraz więksi gracze, coraz bardziej profesjonalne organizacje prowadzące organizacje sportowe wchodzą do rynku sportowego i one będą w dalszym stopniu pomagały profesjonalizować to zjawisko, profesjonalizować to od strony zawodnika, klubu, zespołu i organizacji. Tu też warto zwrócić uwagę na kwestię biznesową, dlatego że od samego początku, od swojego zarania e-sport był przesycony od strony biznesowej firmami, spółkami związanymi oczywiście z technologią, z elektroniką, z komputerami, z procesorami. Te proporcje zaczynają się chyba zmieniać, firmy spoza tego środowiska chyba będą chciały tutaj sobie też coś z tego tortu uszknąć. Krzysztof Jonak?
Znaczy nas to zdecydowanie cieszy, bo z jednej strony, tak jak już wcześniej mówiłem, to, że firmy takie jak Intel inwestują i są aktywne w obszarze e-sportu, to jest naturalne. Nas cieszy, że samo zjawisko bardzo aktywnie się rozwija i patrząc nawet na Intel Extreme Masters w Katowicach na przestrzeni kilku ostatnich lat, to tak naprawdę impreza bardzo dynamicznie urosła z punktu widzenia zarówno liczby osób, które się pojawiały, jak i samej imprezy. Na początku to właściwie były tylko rozgrywki. Od kilku lat mamy też Expo, czyli miejsce, gdzie ludzie, którzy są nie tylko fanami rozgrywek, ale fanami technologii, mogą przyjść, zobaczyć najnowsze rozwiązania, zobaczyć najnowsze technologie, przetestować je, wypróbować, a jednocześnie zobaczyć rozgrywki. Co dla mnie jest też ciekawe, że w ciągu tych ostatnich kilku lat widać, że coraz więcej pojawia się osób, dla których ten e-sport jest nowością. Czyli osób, które nie do końca historycznie były z tym związane, są zainteresowane. Często to dzieje się tak, że na przykład dzieci zarażają rodziców e-sportem, bądź czasami w drugą stronę, więc to jak gdyby potwierdza, że tak jak Olek powiedział, e-sport będzie się rozwijał, na pewno jesteśmy na początku. To powoduje, że coraz więcej firm się pojawia, coraz więcej technologii nowych się pojawia, no bo z jednej strony, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy o tym, my produkujemy najbardziej wydajne technologie, które znajdują wykorzystanie w e-sporcie, ale to nie jest tylko kwestia samych komputerów, na których grają zawodnicy, ale to jest kwestia całej infrastruktury transmisyjnej. Bo przecież jednocześnie poza tym, że ludzie grają tutaj, to jednocześnie wiele milionów osób ogląda te rozgrywki na świecie w internecie, więc to powoduje, że potrzebna też jest do tego odpowiednia infrastruktura transmisyjna. Tak jak Olek powiedział, transmisja odbywa się w 19 językach. To wszystko wymaga bardzo ogromnej infrastruktury. To też jak gdyby pomaga w rozwoju technologii. Następnym obszarem, który zaczyna się pojawiać i znajdować zastosowanie, to są technologie wirtualnej rzeczywistości. Czyli część rozgrywek, które odbywają się w wirtualnej rzeczywistości. W czasie Intel Extreme Masters w Katowicach w tym roku mieliśmy pierwsze rozgrywki Intel Virtual Reality Challenger League, gdzie zawodnicy grali o pulę nagród $200,000 i to była pierwsza próba, jak rozgrywki mogą się rozwijać, więc na pewno będą się pojawiały nowe technologie, będą pojawiały się nowe rozwiązania, będą się pojawiały nowe firmy, które są zainteresowane, aby w tym świecie e-sportowym uczestniczyć. Ja myślę, że to jest też dobry moment, żeby pokazać dodatkowy materiał, który mamy przygotowany w związku właśnie z firmami z zewnątrz, które też interesują się branżą IT, ale także e-sportem. Coś robię źle? As you get older, life becomes all about following a few simple rules. Dress proper. Get a real job. Spend time with family. Dance to the beat of your own drum. Work hard. Get married. Move to the suburbs. Start a family. Be humble. Time to grow up. Jeżeli
mogę dodać jedno zdanie komentarza, dlaczego tutaj akurat ta reklama się pojawiła. No troszkę jakby w uzupełnieniu tego, o czym rozmawialiśmy, o tym poszerzeniu rynku, zarówno od strony grupy docelowej, jak i od strony reklamodawców. Mercedes jest świetnym przykładem. Mercedes podpisał z ESL-em umowę globalną na bycie sponsorem największych naszych rozgrywek, dołączając do tak znakomitego grona z Intelem, który robi to od samego początku. I to pokazuje przykład firmy, nie firmy IT, firmy z rynku motoryzacyjnego, firmy bardzo dużej, ale też firmy, którą moglibyśmy postrzegać jako markę dla biznesmenów, dla gości kongresu takiego jak ten, a jednak Mercedes pozycjonuje swoje samochody, swoje produkty do aspirującej grupy, do grupy e-sportowców, mając świadomość demografii tej grupy i tego, że to są ich bądź aktualni, bądź przyszli klienci. Tutaj tylko dodam jeszcze jeden smaczek, coś, co też Państwa może zaskoczyć. Zazwyczaj firmy motoryzacyjne robią premierę swoich flagowych samochodów na targach motoryzacyjnych. W tym roku na Intel Extreme Masters, na wspomnianej wcześniej imprezie e-sportowej, Mercedes zrobił polską premierę swojej klasy A w Polsce, czyli wybrał event e-sportowy ze względu na jego skalę, na jego grupę docelową, jako miejsce, w którym będzie promował, prezentował, pokazywał po raz pierwszy swój flagowy samochód. Pytanie do Jakuba, podobne, które przed chwilą zadałem Aleksandrowi. Coraz szersza publiczność, coraz więcej wpływów, które generuje e-sport. Jak ty oceniasz perspektywy od rozwoju właśnie e-sportu, rozwoju drużyn, klubów e-sportowych? W którą stronę według ciebie to będzie teraz zmierzać w tym momencie, przez najbliższych 5 lat? Wydaje mi się, że branża będzie na pewno się, często to słowo było powtarzane dzisiaj po wielokroć, profesjonalizować. To znaczy, powiedziałbym tak, że w mojej ocenie będzie po prostu branża się rozrastała wewnętrznie w rozumieniu organizacyjnym. To znaczy e-sport nie będzie już postrzegany przez pryzmat zawodników i trenera, którzy latają po całym świecie z tymi drużynami, tylko staną się to bardzo poważne i duże korporacje, silne, bardzo duże organizacje, które będą rosły w coraz większe, będą mutowały w coraz bardziej zróżnicowane przedsięwzięcia o wymiarze marketingowym, biznesowym. Jest już kilka przykładów na świecie marek, które stały się hybrydą siebie samych. Także wydaje mi się, że ta profesjonalizacja będzie polegała nie tylko na tym, żeby podnosić kompetencje drużyn, ale będzie polegała również na tym, że marki e-sportowe będą stawały się coraz bardziej wyrazistymi symbolami współczesności. Przy okazji, biorąc pod uwagę rozwój tego biznesu, kolejne marki, które interesują się właśnie także sportem, mówimy także o wpływach z reklam, co ma także duże znaczenie dla telewizji. Mam na myśli tutaj telewizję tradycyjną i właśnie przyszłość tego segmentu w TVP Sport i innych telewizjach oczywiście w bliskiej przyszłości. Oczywiście mając cały czas pamięci, że musicie tutaj walczyć częściowo o ten rynek medialny z internetem. Tak jest. My, jeżeli składamy propozycję, czy przygotowujemy ofertę, właściwie nasze biuro reklamy, ponieważ ja odpowiadam za redakcję mediów interaktywnych, przygotowujemy wspólną ofertę dla telewizji i dla internetu. Natomiast to jeszcze nie jest tak, że firmy, kiedy usłyszą hasło e-sport, rzucają się na to i wydają nie wiadomo jak wielkie pieniądze, więc jeszcze chwileczkę musimy poczekać i pewnie też musimy popracować nad produktem, który przygotowujemy i który oferujemy. Tak to pewnie nigdy nie będzie, przepraszam, że będą się rzucać po te pieniądze. Także wydaje mi się, że również świadomość, jeśli chodzi o marki, musi się poprawiać i potrzebują te marki trochę czasu. Jeśli chodzi o telewizję polską, no to również ludzie, którzy chodzą z ofertami, również potrzebują trochę czasu, żeby się wdrożyć w temat i żeby wiedzieć, o czym mówią dokładnie i co proponują. Ponieważ to też nie jest takie oczywiste, że
idziemy do firmy, która teoretycznie jest zainteresowana i nawet istnieje gdzieś w branży e-sportowej, natomiast jeżeli przychodzimy jako Telewizja Polska, no to oni się zaczynają zastanawiać, ale my już jesteśmy, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, jesteśmy widoczni na przykład na Twitchu, jesteśmy widoczni w innych kanałach, po co mamy wchodzić do telewizji, co nam to da. No więc to jest temat, który musimy sobie wewnętrznie przepracować. Na szczęście umowę z ESL-em podpisaliśmy nie na jedną czy dwie imprezy, tylko to jest umowa dłuższa, także wydaje mi się, że mamy trochę czasu, żeby jeszcze przygotować się i iść w rynek z ofertą, która będzie zadowalająca dla większych graczy również. Mimo wszystko wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnym takim krokiem, który odbywa się od jakiegoś czasu, wzrostu prestiżowości e-sportu, który przestał być rozrywką 12-latków stereotypowo rozumianą. Od dawna już wiemy, jakie są dane demograficzne związane ze sportem, że to nie tylko chłopcy, nie tylko nastolatki, są to osoby w różnym wieku i różnych płci oczywiście, które się interesują e-sportem. No i to, że jesteśmy tutaj teraz, rozmawiamy o sporcie, to, że e-sport jest w Telewizji Polskiej, to chyba jest proces, który będzie postępował i ten e-sport coraz bardziej będzie nam towarzyszył i na imprezach sportowych, i na imprezach biznesowych. Aleksander? Tak, wydaje mi się, że tak. Tutaj skierowałeś dyskusję w kierunki związane z demografią. Ja też troszkę o tej demografii chciałbym kilka słów powiedzieć i może obalić pewne stereotypy, które pokutują, a szczególnie w tej grupie osób, które widzą e-sport z, powiedzmy z dość daleka i rozpoznają tylko hasła gdzieś tam, powiedzmy nagłówki. Grupa fanów e-sportu dorasta, można by powiedzieć starzeje się, więc nie mówimy już tutaj tylko i wyłącznie o nastoletniej młodzieży, u tych, których jak sobie możemy wyobrazić, siła nabywcza jest stosunkowo ograniczona. E-sport to w tym momencie grupa bardzo mocno zróżnicowana, grupa, która ma sprofilowaną rozrywkę, sprofilowane tytuły, sprofilowane gry dla różnych podgrup, dla osób w różnym wieku i o różnej płci. W tym momencie jest to grupa bardzo dobrej granulacji, grupa, która również jak każdy inny segment i dobrze wykształcony rynek pozwala na adresowanie treści, adresowanie produktów i usług w sposób stosunkowo precyzyjny. Tak jak mówiłem już wcześniej, największą częścią tej grupy docelowej paradoksalnie nie są 12-latkowie, a osoby pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, czyli niezmiernie atrakcyjna część rynku. I co jeszcze jest ciekawe, wydaje mi się, co nas może odróżniać, to, że cały e-sport odbywa się w dominie cyfrowej. Zarówno jest realizowany, co jest naturalne na komputerach, jak i konsumpcja treści związanych ze sportem, zarówno tych realizowanych live, transmisji, jak i materiałów archiwalnych dostępnych na platformach takich jak YouTube czy innych, jest realizowana cyfrowo. W związku z czym my mamy pełną analitykę, pełne zrozumienie tego, kto, jak, w jakim czasie i jak intensywnie konsumuje nasz content. Co jest ciekawe, przytoczę jeszcze jedną cyfrę na koniec tej przydługawej wypowiedzi. Nasz fan, oglądając nasze rozgrywki, średnio poświęca nam 90 minut. I to jest wynik, którym możemy się pochwalić. Wiemy, że ten attention span ludzi młodych jest bardzo krótki i marketerzy o ten czas tego widza bardzo mocno z sobą konkurują. My mamy rzeczywiście ten przywilej tego dostępu do widza w bardzo długi czas. Jeśli można jeszcze dodać a propos prestiżu i rozwoju e-sportu, myślę, że warto podkreślić jak gdyby fakt, gdzie jesteśmy i fakt jak gdyby samych rozgrywek Intel Extreme Masters, które odbywają się w Katowicach, no bo od kilku lat Katowice co roku na przełomie lutego i marca stają się światową stolicą e-sportu.
To też jest warte podkreślenia i myślę, że w tym środowisku branży IT, branży e-sportu, Katowice są bardzo mocno rozpoznawalnym miejscem i wszyscy w pewnym sensie nawiązują do rozgrywek, które odbywają się w Katowicach, nawiązują do tego, jak te rozgrywki się odbywają, nawiązują do tego, jaka jest reakcja publiczności, jakie jest całe otoczenie rozgrywek i stajemy się w pewnym sensie benchmarkiem dla wszystkich innych miast, rozgrywek, które starają się coraz bardziej wejść w ten obszar e-sportowy. To też, myślę, jest ważny aspekt. Ja bym ruszył tutaj na koniec naszej rozmowy, bo czas nam się nieubłaganie kończy. Kwestie demografii, ale od drugiej strony, od strony drużyny, pytanie do Jakuba. O czymś takim jak emerytowani e-sportowcy jeszcze 10 lat temu się nie myślało, nie mówiło. Tymczasem, jak wiadomo w środowisku, gracz, który ma 25 lat, to jest gracz, który wie, że zbliża się powoli koniec jego kariery i powinien o tym myśleć. Oczywiście zdarzają się finali gracze w okolicach 30. Jak branża e-sportowa, jak drużyny myślą o tym, jak moderować ich potencjał właśnie po tym, jak chłopaki stwierdzą, dobra, mój czas jako gracza się zakończył? Poruszyłeś temat z mojej perspektywy niezwykłej wagi, bo tutaj rozgrywa się jakby cały dramat bardzo często tych zawodników, polegający na tym, że oni, chcąc realizować swoje marzenia, aby być najlepszymi na świecie, rezygnują z edukacji, rezygnują no, z masy rzeczy, ale przede wszystkim z edukacji, z budowania kontaktów, które pozwoliłyby im potencjalnie w przyszłości robić coś innego, na rzecz e-sportu. I teraz, ponieważ jest to... A dodajmy, przepraszam, że to jest nie tylko sława, ale także setki tysięcy dolarów, które mogą w różny sposób zarobić. Tak, ale właśnie dramat polega na tym, że zarobi to tylko kilka procent tych zawodników, a cała reszta niekoniecznie, więc trafienie do dobrej organizacji polega na tym, że zawodnik ma budowane zaplecze, które pozwoli mu nawet z przeciętnych wyników w rozumieniu takim, że nie został mistrzem świata, tak? Czyli nie grał w drużynie, która wygrała majora czy też jakiś znaczący bardzo turniej. Ma zbudowane zaplecze medialne, jest rozpoznawalną postacią, co pozwoli mu na kontynuowanie jakby kariery w świecie czy w branży sportowej po jej zakończeniu jako gracz. I teraz rolą organizacji jest dbałość o to, aby myśleć o tym, aby ci zawodnicy po jej ukończeniu no dalej mogli po prostu żyć i to na godnym poziomie. Także no, nie każda organizacja w ten sposób myśli, ale również jest to na dzisiaj, ale również jest właśnie jest to element zmian tej profesjonalizacji, która będzie następowała, aby dbać o zawodników również w wymiarze innym niż tylko i wyłącznie wyniki na mapie, czy po prostu wyniki w danej grze. I rozwój tego cały czas nas jeszcze czeka. E-sport naciera, tak jak zresztą brzmiał tytuł naszego panelu. Szanowni Państwo, ponieważ czas się kończy, czy ktoś ma może pytanie do naszych gości? Proszę śmiało. Nikt nie ma pytania. To pozostaje w takim razie chyba mi podsumować, że e-sport jest w natarciu. Natarcie chyba cały czas nabiera na sile. Aleksandrze? Pełna zgoda. Krzysztofie? Zgadzam się w 100%. Piotrze? Zgadzamy się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało to natarcie telewizyjne. Jakubie? Napieramy. Zgadzam się. Liczyłem tutaj na trochę więcej dyskusji w naszej rozmowie, ale trudno było to osiągnąć, biorąc pod uwagę, w jak wielu kwestiach panowie się tutaj zgadzali. Dziękuję za udział w panelu. Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Polska. Krzysztof Jonak, Intel. Piotr Michałowski, redaktor TVP Sport. Oraz Jakub Szumilewicz, prezes AGO eSports. I dziękuję również ja, Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Wielkie brawa, bardzo dziękuję wszystkim panelistom. No i wiecie już, że będzie teraz przerwa. Przerwa, która potrwa do 13:30. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, że w następnym bloku zaczniemy od panelu poświęconego przyszłości podróży.
a potem będziemy mieli wystąpienie naszego gościa specjalnego, czyli premiera Mateusza Morawieckiego. Dlatego jeżeli chcecie zająć miejsca tutaj, że tak to nazwę, na parterze, to proponuję, żebyście przyszli w miarę wcześniej, bo spodziewamy się dosyć dużego zainteresowania tą sesją. Również pośród osób, które są na tej głównej części kongresu. Także zapraszam Was o 13:30 i do zobaczenia.